Siemaneczko wszystkim, z tej strony było to już 8 odcinek z Twierdzy. W czasie, gdy Saladyn ściga Ryszarda wśród piasków pustyni, podstępny kalif atakuje jeden z pałaców Saladyna. Obejmij dowodzenie nad pałacem i obroń go przed zdrajcami. To jest 9 odcinek, pomyliłem się. Dosyć łatwa dzisiaj misja. Zdaje się, że jeden z kalifów... Można ją przejść naprawdę na... Pałac jak dotąd wytrzymał, ale jest w kiepskim stanie. Na speedzie, nie? Niezwłocznie rozpocząć naprawę. Tylko, że podstawowe takie rzeczy musimy zrobić, typu tam wybudować sobie kamień. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Bo jak to się nazywa, to się wam przyda później, jak przyspieszymy dosyć mocno grę. To lepiej mieć ten hajs, nie? Nie narzekać na to. Tutaj trzeba troszeczkę sobie naprawić te mury. Mamy taki dosyć otwarty zamek, więc praktycznie każdy może sobie wbiec. Dawaj, niż to. Nie można tu tego zbudować. Co mnie denerwuje, że nie mamy takiej opcji jak w twierdzy jedynce, że możemy sobie kliknąć spację i wtedy budujemy. Znaczy, inną mamy perspektywę, nie? Dosyć lepszą. Jestem takiego zdania. Dobra, tego lorda sobie schowamy tu. Może moglibyśmy umieścić kilku miotaczy ognia na murach, panie? Sprawią, że wojska kalifa dwa razy się zastanowią, zanim podejdą zbyt blisko. Zapomniałem o tych miotaczach. Właściwie możecie, możecie też ich postawić. Oni są dosyć fajni. Rzucałem z tego ognia, tylko że musicie pamiętać o tym, by postawić dosyć sporo tych ludzi, znaczy łuczników, na wieżach, no bo oni będą dosyć fajnie sobie tam strzelali i też dosyć sporo osób będzie was atakowało, więc na to trzeba też uwagę sobie zwrócić. Póki co można standardowo sobie to załatwić konnicą. Ona jakoś tak spokojnie powinna was obronić. No i oczywiście sprzedamy kamień, bo nam jest potrzebny. Przyspieszymy grę na maksa. Żeby szybciej brakuje chłopów, panie. Leciała. Tutaj postawimy jednostki na razie. Właśnie, słuchaj. Nie wziąłem wody. Żeby się w razie czego napić. Gdzie jest ten kamień? Powinien już szybko tutaj iść. Przetrząsnęliśmy wieżę w poszukiwaniu wilków, tak jak rozkazałeś, panie. Jaką wieżę? Że żadnych wilków tutaj nie miałem. 19 koni. Nie masz mało. Dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Za mało dóbr. Ale później będzie tak szybko ten kamień leciał, że zapominamy o tym. Dobra, że jest ten tutaj kamienią, tutaj może mu się uda jakiś jeszcze postawić. O. Drad. Potrzeba drewna, mój panie. Spoko, drewno można kupić przecież. Stać nas. A drewno trzeba kupić, żeby dom postawić najlepiej. Dobra, domek stoi. Tych łuczników to można tutaj, w tym miejscu najlepiej. Nasi zwiadowcy donoszą, że zbliżają się wojska zdrajcy, wasza wysokość. Te? Za mało dóbr. No to fajnie. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Tutaj. O, wróg nas atakuje. Przyszli z tej strony, na której my postawiliśmy wojsko. Dobra, 32 koniki. Oczywiście więcej by się przydało. Praktycznie można ich cały czas produkować, bo oni tam praktycznie grosze. Aż tak drodzy nie są, nie? A jakich jest dużo, to nawet też mają. Wojska kalifa, panie. Też mają nawet jakiś fajny atak. No, kilku łuczników. Katapultę mu zniszczymy, wtedy on trochę taki placek, ale widzicie, że te konie takie no, są, nie są aż tak mocne, nie mają takiego defa, ale jakoś tak w stadzie potrafią sobie tutaj bez problemu poradzić. Mój panie, powinniśmy wykorzystać nasz zapas smoły do budowy smolnych rowów w miejscu spodziewanego ataku wroga. Czy te smoły, powiem wam tak szczerze, gdy nadejdzie odpowiedni moment, rozkaż łucznikowi w pobliżu koksownika, by strzelił do rowów i podpalił je. No dobra. Potrzebujemy smoły, panie. Niech sobie szaleją. Jesteśmy atakowani. Z której strony? A od góry? O, smoła. Się spaliła. Ten budynek jest niedostępny, panie. Właściwie to oni wszystko już spalili? A nie, jeszcze tu żyją.
ale cię ich wybiją. Akurat to jest fajne, że można sobie jednym kliknięciem naprawić ten mur. To jest duży plus w tej grze, że nie trzeba od nowa wszystkiego budować jak za wcześniej to było. 21, dobra, zrobimy sobie tych 16. Przydadzą się. 50 prawie, że. Nie wiem, co oni tam gadają. Mogli spolszczyć to, ale nie, w sumie nie. Arabscy muszą gadać potem po swojemu. Coś tam śpiewają. I tak musi zostać. Awija. Rozumiem. Ale mi się tu podpaliło wszystko. Oszczyt mordę. Patrzcie, nawet łucznikami tutaj walą z tych toporów. Próbują wszystko zniszczyć. Blisko by budować. A nie widzicie, że ten tutaj wbije? Przydałoby się troszeczkę jednostek tutaj postawić. Na tych, nie masz dość złota, na tych bramach, znaczy nie bramach, tylko wieżach. Bo jakoś mało ich jest. Ało! Szczelawi jają mnie. No, pozbędziemy się tych katapult, a później to już jest spłatka. Dobra, trzeba też postawić sobie kilku tutaj uczników, bo już praktycznie mamy, że koniec gry. Koniec gry, koniec misji. Tutaj ich stawiamy, bo oni będą bronić naszego lorda. Za mało dóbr. Nie masz dość złota, by wyszkolić. Trzeba zadbać o niego. A tymi jednostkami po prostu będziemy sobie pomagali, nie? O ile to zostało? 4 dni, no to tak szybko leci, bo ja cisnę przecież na tym. Na najszybszym tym. Speedzie chciałem powiedzieć, na najszybszym posuwie z tych tokarek, na których mam praktyki. Może kiedyś wam nagram. Kolega mi poprosił kiedyś, żebyśmy nagrali filmik. Tokarek. No weźcie to zabijcie. Lol. Ujemuje. No co ty gadasz? Trzeba kupić trochę. Trzeba kupić. Ale to już tak jest końcówka. Kolejni łucznicy do produkcji. Tutaj trochę jeszcze. Nie masz dość defa. Złota, by wyszkolić tę jednostkę. Tu nie szalej. Wow, ale mi się ich porobiło. Minuta została. Ten budynek jest niedostępny, panie. O fuck! Spalili mi koszary. Co za mędy. Podstępny kalif rzucił przeciw nam wszystkie swoje siły. Gdyby udało nam się wytrzymać jeszcze trochę, pałac Saladyna byłby bezpieczny. Patrzcie, się kręci, jaki krajzol. Kurde. To oni nie mogą na moście stać. A trzeba pomóc im. Spichlerz to tam niepotrzebny. Dobra, to sobie powybijamy. Katapulta raz. Katapulta dwa. Tutaj kolejne. Weźcie to zniszczy. Oczywiście zniszczyli nam cały zamek, ale czy to nas obchodzi? No nie, z tego względu, że mamy się obronić przed tymi całą armią ich. Ale nikt nie przeżył, wygraliśmy misję. Nie ma tutaj już chyba nikogo. Ale patrzcie, co nam zrobili z zamkiem. Wszystko rozwalili. A tu jeszcze są, dobra. Tych się jeszcze zabije. Zwyciężyliśmy, panie. I wygraliśmy, moi drodzy, tak więc widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! I zaśpiewaj melodyjnie.